Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić slajma z największą ilością składników. Będzie to po części przepis od kanału Pasji Igi i po części przepis z książki Super Slime. Ja niestety nie miałam pianki do rąk, więc po prostu nie użyłam jej. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba i nie przedłużając, przejdźmy do filmika. Potrzebujemy klej i pewnie się zastanawialiście, dlaczego tak długo nie było slajmów. Nie było slajmów dlatego, że po prostu nie miałam kleju. Klej mi się skończył, ale na szczęście dzisiaj właśnie mój tata mi kupił nowym. I on jest inny, bo ma taką zakrętkę przezroczystą, więc może być biały albo przezroczysty, to nie robi różnicy. Piankę do golenia, piankę do rąk, niestety ja jej nie mam, więc użyję. Po prostu jej nie będę używać. Balsam albo emulsję do ciała, mąkę ziemniaczaną albo skrobię, barwnik albo farbka, tego nie musicie używać, ja mam tutaj taką łososiową, można powiedzieć. Na etykietce tego nie widać, ale ona jest łososiowa. I oczywiście aktywator, mój się nie zmieści w kadrze, więc mam go na podłodze. Więc najpierw wlewamy klej. Możecie użyć ile chcecie, tam były wymiary na filmiku, niestety ja nie będę dawała takiego. Tam gdzieś może... Link jakby co, postaram się, żeby link był w opisie właśnie do tego. No gdzieś z tyle, albo więcej. Mieszamy. Już mi się chyba kończy. Teraz dodajemy w moim przypadku, chyba to tak będzie gdzieś. No, dodajemy po prostu balsam. No, ja dodam jeszcze trochę, ale nie mogę na razie dodać. Okej, mi się niestety emulsja skończyła. Na razie jeszcze nie zrobię nic. Dosyć dużo to mam. Mam nadzieję, że brak emulsji nie wpłynie za bardzo na slajma. I tak około pół łyżeczki mąki ziemniaczne. Ja zmieniam na oko. Okej, no, niech będzie tyle. I wszystko mieszamy. Pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas. Dodałam jeszcze trochę mąki ziemniaczynej i teraz takie grudki się zrobiły. Po prostu za dużo mi się sypło na lek. No trudno. Gdzie niepewny grunt. No i teraz można dodać barwnik. Chutki nie świat. Bum bum, bumerang, wraca bumerang. Więc pamiętaj, że znajdzie cię. Bum bum, bumerang, bumerang. Liczymy każdy dzień, każdy wszedł wiatr.
Okej, okay, już swojego slime'a zrobiłam. On jest trochę klei. Później dodam może trochę perwolu jeszcze. Fajnie, strasznie klika. To jest chyba najlepszy slime, który moim zdaniem klika tak fajnie. Kurczę, mam za mały kadry, żeby zrobić balonik. Ten slime jest naprawdę bardzo super. Naprawdę fajny, bardzo fajny jest ten slime. Polecam wam go zrobić. Kubkę zrobię. I szybko leci. O, nie patrzcie, jaki jest fajny. Strasznie mi się on podoba. Naprawdę, to jest najlepszy chyba slime, którego zrobiłam. Mi się tak strasznie podoba. I kamerze wygląda, jakby ten różowy był bardziej różowy. Ale w rzeczywistości jest on taki trochę, no nie za bardzo. Ale też jest ładny kolor. No naprawdę ten slime jest taki superowy. Ostrość mi się ciągle nie chce zrobić. Kurczę, przykleił. Ale jest on naprawdę super. Polecam wam go zrobić. I polecam wam go zrobić dużego, bo jak trochę mały, to nie za bardzo. Fajnie klika. No, za mały kadr, żeby zrobić slime. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, dawajcie dzwoneczki. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się po prostu spodobał, bo no, mi się bardzo spodobał. Fajny slime z niego wyszedł. No, a mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No, mówię to trzeci raz, ale okej. Więc pa, pa. Pa, do następnego odcinka.